Ja się nazywam Zbyszek Piotrowicz, jesteśmy na 22. Festiwalu Filmów Górskich, a naszym gościem jest Bernadette MacDonald, gość z Kanady. Bernadette jest osobą, która doskonale zna polski alpinizm, polski Himalajs i nie pierwszy raz gości w Polsce. Bernadette, jesteś w Lądku drugi raz. Jak znajdujesz ten festiwal? Większy. Definitely bigger. Zdecydowanie większy. Mieliśmy okazję rozmawiać dosyć dawno temu w Telluride w Colorado, kiedy nastąpiło rozdanie nagród. Bardzo mi się tamten festiwal podobał ze względu na taką swobodną atmosferę. Czy uważasz, że Lądek również ma tę zaletę? To, co na pewno jest wspólne w tych dwóch festiwalach, to to, że obydwa wymagają pewnego wysiłku. Trzeba tu przyjechać, często z daleka. I na tamtym festiwalu to jest tak naprawdę koniec drogi. Dalej pojechać się nie da. Ludzie przyjeżdżają szczególnie na festiwal. I podobnie jest w Lądku. Ale wydaje mi się, że publiczność w Lądku jest młodsza. Tak sądzisz, czy nie sądzisz? Nie wiem, czy rzeczywiście ta publiczność jest młodsza, bo ja uczestniczę w tym festiwalu od 22 lat i cały czas wydaje mi się, że wszyscy cały czas jesteśmy tak samo młodzi, więc właściwie nie wiem, czy się zestarzeliśmy w tym czasie. Choć rzeczywiście zauważyłem, że ci goście, którzy przyjeżdżali na te pierwsze edycje, teraz przyjeżdżają z dorosłymi dziećmi. Co więcej, te dzieci robią filmy, które pokazujemy tutaj. I wkrótce te dzieci będą przyjeżdżać ze swoimi dziećmi. Ty organizowałeś festiwal w Banff. Powiedz, czy tam również takie zjawisko jest, że pewne grono osób wiąże się z festiwalem i potem kolejne pokolenia na ten festiwal zjawiają się, są w pewnym sensie wychowankami tej imprezy, tego projektu. Yes, I worked for Banff. Tak, od ponad 20 lat jestem związana z festiwalem w Banff i to, że przyjeżdżają tam młodzi ludzie, jest wynikiem naszej ciężkiej pracy, bo w pewnym momencie uświadomiliśmy sobie i baliśmy się tego, że nasza publiczność w pewnym momencie się zestarzeje i przestanie przyjeżdżać. W związku z czym włożyliśmy dużo pracy w to, ażeby przygotować ciekawy program również dla młodszych uczestników naszego festiwalu, ażeby oni z nami zostali. Jesteś też autorką kilku książek. Książek dotyczących również polskich himalaistów. Jak sądzisz, czy rozszerzenie formuły festiwalu filmowego o konkurs książkowy jest potrzebne, zwłaszcza w czasach, kiedy taki jest, myślę, ogólny trend. Ludzie czytają coraz mniej. Zdecydowanie włączanie elementu książkowego do festiwalu takiego jak Lądek jest jak najbardziej uzasadnione. Jest to festiwal górski, a nie festiwal filmu górskiego. Uważam również, że dołączenie tego komponentu książkowego dodaje festiwalowi głębi. Co więcej, nie zgadzam się z stwierdzeniem, że ludzie czytają dzisiaj mniej. Taka jest moja obserwacja. Myślę, że dzisiaj bardziej ludzie czytają komunikaty obrazkowe, ale z wielkim zadowoleniem co roku stwierdzam, od czasu, kiedy rzeczywiście ten konkurs książkowy jest organizowany, że tych książek ukazuje się dość sporo i ludzie je kupują. W tym roku ukazuje się twoja książka o Wojtku Kurtyce. Czy mogłabyś coś o tej książce powiedzieć czytelnikom w Polsce?
Well, it's a biography. To jest biografia Wojtka Kurtyki, dlatego podtytuł brzmi Życie i wspinaczki Wojtka Kurtyki. Dla mnie napisanie książki tylko o jego wspinaczkach nie byłoby ciekawe. Uważam, że Wojtek jest bardzo złożoną osobowością, która ma bardzo dużo do powiedzenia na temat religii, na temat szeregu innych spraw. I dla mnie interesujące było napisanie również o złożonej osobowości i o poglądzie na świat prezentowanym przez Wojtka Kurtykę. So the book is also about his head. Dziękuję, Bernadette, za to, że przyjechałaś do nas i zaszczyciłaś nas swoją obecnością na naszym festiwalu. Oh, thank you. It's an honor for me. No, it's my honor, really.